Heto Wtorek, odcinek 70. Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Witam Was, moi drodzy, z budowy. Wciąż jeszcze nie mam biura, więc pewnie będzie pogłos, jest bajzel i jest niewykończone, ale to nic, bo jak widzicie za mną tą śnieżno-białą ścianę, antresolę i sufit, to znaczy właśnie, że już tamta część domu jest pomalowana, więc jest sukces. No i mam nadzieję, że już niedługo będę się z Wami witać z biura, bo już praktycznie wszystko mam kupione, czekam tylko aż mi położą podłogi i będziemy działać. Ale ja dzisiaj nie o tym, tylko o tym, czy ketoza to powinna być na całe życie, bo jest taka moda, że mówi się, że ketoza to jest taki styl życia, więc jak długo być w keto, żeby było bezpiecznie? Zapraszam. Te osoby, które mnie już trochę znają, domyślają się pewnie odpowiedzi na pytanie, czy ketoza jest bezpieczna do stosowania przez cały czas. Otóż odpowiedź brzmi, to zależy. Wiem, że nie jest satysfakcjonująca, ale zaraz sobie to wyjaśnimy. Mówiąc ogólnie, ja na ten moment mojej wiedzy, wyników badań i tak dalej, bo wiadomo, że wszystko się zmienia i ewoluuje i tylko krowa nie zmienia zdania, tak się chyba mówi, chociaż ja wiem, czy krowy nie zmieniają zdania. Na ten moment według mnie ketoza dobrze prowadzona, zbilansowana dieta ketogeniczna może być stosowana w dłuższym okresie czasu, a nawet przez całe życie i nie ma co do tego przeciwwskazań. No bo jeżeli stan ketozy, i to jest udowodnione, wpływa dobrze na naszą ekspresję genów i ma takie działanie dobre pod kątem długowieczności, wydłużania długości i jakości naszego życia, i tutaj odsyłam Was do filmu, który nagrałam jakiś czas temu o właśnie długowieczności i genach i ketozie, no to dlaczego mielibyśmy jej nie stosować, jeżeli chcemy długo i zdrowo żyć? To po pierwsze. Po drugie, jeżeli ketoza ma działanie obniżające stany zapalne w naszym organizmie, a tak się zazwyczaj dzieje, a wszystkie choroby, większość chorób obecnie i większość zgonów jest właśnie spowodowana tym, że mamy w naszym organizmie stany zapalne, przewlekłe, chroniczne stany zapalne, które się kumulują, no i w pewnym momencie coś poważnego się dzieje. No to skoro keto te stany zapalne obniża, no to dlaczego mielibyśmy je nie stosować? Skoro ketoza obniża poziom glukozy w naszej krwi i obniża poziom insuliny w naszej krwi, czyli znowu ma to działanie przeciwzapalne, zapobiega cukrzycy, Alzheimerowi i innym chorobom neurodegeneracyjnym, no a niestety z cukrzycą boryka się coraz więcej ludzi na świecie, to znowu, czemu profilaktycznie mielibyśmy tego nie stosować? Skoro ketoza ma udowodnione działanie przeciwnowotworowe w niektórych przypadkach i skoro obecnie w Polsce nowotwory to jest trzecie miejsce, jeżeli chodzi o przyczyny śmierci, no to dlaczego nie stosować tej profilaktyki? Ja widzę zdecydowanie więcej plusów niż minusów. I tutaj bardzo ważna rzecz. Keto jako styl życia tak, jeżeli jest to żywienie zbilansowane. Nie znaczy zbilansowane pod kątem makroskładników, bo wiadomo, że ketoza polega na tym, że po prostu dostarczamy sobie znacznie mniej węglowodanów, ale zbilansowane pod kątem mikroskładników przede wszystkim. Jeżeli nie jest to żywienie niedoborowe, jeżeli nie jemy spalonego boczku, co ja często powtarzam, ale ketoza, żywienie na ketozie może być niezdrowe. Będąc w keto, możesz jeść niezdrowo, ale możesz odżywiać się zdrowo. Jeżeli nie jesz syfu i przetworzonego jedzenia, no to ja nie widzę przeciwwskazań. Natomiast ważne jest też rozgraniczenie pomiędzy żywieniem ketogenicznym, a stanem ketoadaptacji. Bo czasami my się zatrzymujemy na tym makro adaptacyjnym, gdzie te węglowodany to prawie są na zero i jest bardzo wysoka podaż tłuszczów w okolicach 80% albo powyżej. To jest makro, które pozwala nam wejść w ketozę. Jeżeli będziesz przedłużać takie makro, to w długim okresie czasu rzeczywiście może nie mieć korzystnego działania. Także jakby pamiętajmy o tym, że bycie w stanie ketozy czasem nawet oznacza jedzenie 50, 80 czy 100 gram węglowodanów, więc tutaj jakby warto mieć to na uwadze.
Czy mam jakieś poparcie w badaniach, jeżeli chodzi o to, jak długo ketoza jest bezpieczna? Jak się możecie domyślać, trudno jest o badania na ludziach, takie długofalowe, pokazujące, że keto jest ok, no bo to by było bardzo kosztowne, to by bardzo długo trwało itd., itd. Więc tutaj po prostu są pewne fakty, są pewne dane, które można prześledzić i o których ja na tym kanale mówię. Jak sobie wpiszecie na jakimś PubMedzie czy gdziekolwiek badania dotyczące ketozy przez długi okres czasu u ludzi, no to na przykład wychodzi nam kilkanaście tygodni i to już jest długo. Więc jasne, że no to nie jest, to nie znaczy, że na całe życie. Natomiast tutaj oczywiście te pozytywne działania są. Dlatego też odniosę się do badania na szczurach. Ponieważ szczury mają po prostu krótszy czas życia, żyją około 2 lata, więc na nich naukowcom jest łatwiej sprawdzić, jak oddziałuje ketoza. I tutaj Cell Magazine, możecie sobie, podlinkuję Wam to badanie, możecie sobie zobaczyć. Rzeczywiście pokazują te badania, że szczury, które są w ketozie, mają zazwyczaj dłużej żyją niż te, które nie są. I ich sprawność kognitywna i ich zdrowie jest w tym okresie czasu lepsze od szczurów, które odżywiają się normalnym szczurzym jedzeniem. Więc w tych badaniach rzeczywiście to wychodzi. I przejdźmy do bardzo ważnej rzeczy. Dla kogo ketoza nie będzie dobra tak na stałe? Po pierwsze, jeżeli jesteś w ketozie i nie masz oczekiwanych rezultatów, to najpierw zweryfikuj, czy czegoś nie robisz źle, bo może to są jakieś błędy związane z Twoim podejściem, żywieniem, okołożywieniowe itd., itd. Ale jeżeli tutaj raczej wszystko robisz dobrze, no to być może po prostu ketoza nie jest dla Ciebie. Ja nigdy nie mówiłam, że ketoza to jest najlepsza dieta dla każdego i każdy powinien być w ketozie. Nie. Jeżeli coś nam nie służy, to nie trzymajmy się tego kurczliwie tylko dlatego, że ktoś nam powiedział, że to będzie dla nas dobre. To jest bez sensu. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli jedzenie w ketozie Ci nie smakuje, no to się nie męcz. Owszem, można jeść bardzo różnie, bo niektórzy lubią golonkę, ja nie lubię, więc jem zupełnie inaczej, więc moje żywienie ketogeniczne też może zupełnie inaczej wyglądać w zależności od preferencji smakowych i ja zawsze to podkreślam i tak układam jadłospisy moim podopiecznym, żeby im to przede wszystkim smakowało, bo jak się na czymś męczysz, to długo w tym nie wytrwasz, no i w ogóle życie jest za krótkie, żeby się męczyć z żarciem, no bez sensu. Także jeżeli ogólnie żywienie ketogeniczne Ci nie pasuje, to albo spróbuj jakoś to zmienić, bo według mnie tłuszcz jest nośnikiem smaku, więc tak naprawdę to jedzenie jest pyszne, tylko po prostu musisz wybrać, jakie grupy produktów lubisz. Ale jeżeli Ci to nie leży, no to też nie trzymaj się tego, bo po co? Trzecia rzecz jest taka, właśnie żeby pamiętać o tym makro. Jeżeli na przykład mamy jakieś problemy z gospodarką hormonalną, to często bycie na bardzo niskich węglowodanach nie będzie dla nas korzystne. I wtedy warto to zmienić albo po prostu wyjść z ketozy. Jeżeli często właśnie mamy ochotę na te węglowodany, to znaczy, że nam ich brakuje. Jeżeli po prostu o niczym innym nie myślisz, mimo że przeszłaś ketoadaptację i myślisz ciągle o białej bułce, albo o ciastku, albo o innych węglowodanach, albo po prostu, nie wiem, o nawet o kaszy gryczanej, ryżu, ziemniaku czy czymkolwiek, to może spróbuj zjeść te węglowodany i zobacz, jak się będziesz czuć. Bo to, że na początku nam też służyła ketoza, to nie znaczy, że za jakiś czas nie będziemy potrzebować czegoś innego. Więc tutaj warto, jeżeli czujemy, że coś jest nie tak, to zweryfikować to, zrobić sobie badania, poszukać przyczyny, bo być może nie musisz być w ketozie całe życie. Co oznacza, że na przykład będziesz mieć szerszą paletę jedzenia, które możesz wybierać, bo możesz jeść więcej węglowodanów. Więc to zależy na czym nam zależy. To zależy, jakie mamy cele, co jest dla nas ważne i na pewno trzeba do tego podejść indywidualnie, czyli czego ja rzeczywiście potrzebuję, z czym się dobrze czuję i czy ketoza na pewno jest dla mnie. A z drugiej strony indywidualnie w danym momencie, bo to, że ja 10 lat temu mogłam jeść węglowodany i wszystko było ok, to nie znaczy, że w tym momencie dalej jest ok, jak jem węglowodany, ale może za 5 lat znowu coś się wydarzy, w sumie nie wiem co, ale może coś, że znowu te węglowodany będą mi bardziej służyć niż tłuszcze. Znaczy, no, ale jakby mam nadzieję, że rozumiecie kontekst. Po prostu to jest bardzo indywidualna kwestia. Natomiast ogólnie, podsumowanie, ketoza nie jest groźna,
jeżeli stosujemy ją w odpowiedni sposób w długim okresie czasu, wręcz przeciwnie. Bardzo chętnie dowiem się, jak długo Wy już trzymacie się takiego ketogenicznego żywienia. Jeżeli macie jakąś historię, to może po prostu tutaj nam jakieś, wiecie, powstanie jakaś próba i będziemy sobie mogli porównać swoje własne doświadczenia. U mnie keto już od jakichś 4 lat, ale tak jak mówię, to nie jest tak, że jestem w ketozie cały czas i po prostu moje ciała ketonowe są na poziomie 2 milimole, bo to jest różne. Także o tym też warto pamiętać. Dobrze. Pozdrawiam Was ciepło, trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień. Cześć!